Cześć wszystkim. Troszkę mnie nie było na YouTubie, jeżeli chodzi o nagrania, ale w ostatnim czasie działo się bardzo dużo, jeżeli chodzi o zmienność, to co widzimy na rynku. Zresztą sami na pewno o tym doskonale wiecie, jeżeli tradujecie tak na bieżąco. W zasadzie myślałem, że 2020 rok przyniósł przeolbrzymią liczbę okazji. Ilości spółek, które miały dużą zmienność, to co się działo na praktycznie każdym sektorze, ale w zasadzie można powiedzieć, że 2021 styczeń, czy nawet początek lutego, to bije na głowę to, co się działo w 2020 roku. Na pewno po części jest to związane z całą tą akcją, z GME, o czym tam wspominałem też na grupie dyskusyjnej. Natomiast wydaje mi się, że też liczba, ponownie wpłynęło to na liczbę nowych rachunków na giełdzie. Niektórzy brokerzy, jak się zaczęła akcja z GME, no to otwierali po 1 000 000 czy 600 000 rachunków w trakcie jednego dnia. Tyle rejestracji było, więc to jest przeolbrzymia liczba. Jedyne co takie problematyczne, czy może nie problematyczne, nie rozumiem tylko po co tak duża liczba osób nakręciła się na to, żeby kupować GME, AMC i te spółki powiązane. Jest dużo innych spółek na giełdzie notowanych, gdzie ten potencjał wzrostów jest bardzo duży. Szczególnie teraz, kiedy większość osób przywykła do tego, że kupuje i to wzrasta i zapewne myśli, że tak będzie w nieskończoność. Ci, którzy dołączyli na rynek w ostatnich kilku miesiącach, nie czują czegoś takiego. Zresztą mieliśmy kilka sesji, gdzie był taki przedsmak. Indeks nie musiał dużo spaść, spadł 3-4 dolary i mieliśmy bardzo mocną reakcję na spółkach, które były w ostatnim czasie napompowane po kilkaset procent, bo potrafiły spaść przy tak małym ruchu na spaju spadkowym, bo to było na poziomie minus 0,3, minus 0,5. Potrafiły spaść po 20, 30 czy 40% w zasadzie kilkoma panicznymi strzałami. I to też pokazuje, jak dużo tak małych graczy, tak zwanych retail traderów jest na rynku i jak paniczne ich zachowania mogą być. I to warto brać pod uwagę. To fajnie było widać kilka tygodni temu to było w okresie chyba, kiedy tam był ten najazd na Capitol tych fanatyków Trumpa. To tego dnia właśnie niektóre spółki, można sobie na Sun spojrzeć, chyba Pola, nawet na Tesla można sprawdzić, jakie tam reakcje były od razu i to były reakcje paniczne, po czym mieliśmy halty dół i całkowite powroty, więc trzeba przyznać, że dzieje się od groma, a to co w styczniu mamy, to już też przechodzi najśmieszne jakby takie oczekiwania. Jakiś czas temu też na grupie propowej pisałem, że jak dla mnie wszystkie tanie spółki będą wypychane, więc te, które miały fajny układ, sobie polongowałem na overnighty. Nigdy tyle longów nie miałem. W zasadzie tak jak się śmiałem, że w 2020 dodawałem do swojego jakby stylu grania longi i one z kilku procent poszły tam chyba na 23% zysków, to było granie longów. Tak, nie wiem czy w tym roku to nie będzie już powyżej 90% zysków, które mam na longach. O wiele mniej gram na pump and dumpy, bo one są po prostu bardzo szybko gaszone. Ewentualnie taki szybki scalping na jakieś wash'e ma tam dla mnie sens. Natomiast nic więcej, bo jest to zbyt mocno i zbyt szybko po prostu gaszone, więc mogłoby się to tak naprawdę bardzo szybko odwrócić i przeciwko mnie, jeżeli bym uparcie jakby na pump and dumpy, na całkowity fading czekał. Co bym tu jeszcze dodał? No nie mamy już chyba spółek poniżej dolara. Mieliśmy jeszcze z 2-3 miesiące temu chyba 300-400 spółek, które były poniżej dolara. W tej chwili nie ma spółek skamowych, nie ma spółek, które bankrutują, wszystkie już są rewelacyjne, kosztują po dolar, 2 lub 20. I tu tak jest, jest wiele spółek, które jeszcze były kilka dni temu lub kilka tygodni temu na poziomie 20 centów, 50 centów dolara, w tej chwili są na poziomie 2, 3, 5, 20 dolarów. No i tu oczywiście one mają potencjał iść dalej, taki jest rynek i nie ma co tam z trendem walczyć. Natomiast przyjdzie pewnego dnia takie otrzeźwienie umysłu, znaczy traderzy jacyś tam świadomi, którzy
adaptują się do sytuacji tego, co jest, to no wykorzystują, co dzieje się na rynku, natomiast mają świadomość, że te spółki nie są warte 20, czy 50, czy 100 dolarów. One jeszcze chwilę temu były na poziomie listu z Nasdaqa, że nie spełniają wymogów w ogóle notowań, więc nagle są po 20 dolców. No to sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, co nie znaczy, że na tym nie można zarobić, nie? Także to też trzeba by odróżnić potencjał od tego, co się dzieje. Natomiast jak przyjdzie takie otrzeźwienie lub po prostu jakieś tąpnięcie, ja tu nie mówię o jakimś kryzysie wielkim, chociaż oczywiście giełda jest oderwana od realiów i rzeczywistości gospodarczej bardzo mocno. Natomiast jeżeli przyjdzie w końcu jakaś sesja i to nie sesja na malutkim plusie lub malutkim minusie, tylko to będzie na minus 2, 3 czy 4%, no to wtedy tak naprawdę będzie można zauważyć tą panikę i zapewne to, co się na spółkach pojawi. To będą świetne okazje do grania fajnych długich ruchów. Pokażę kilka wykresów, co ostatnio się działo, żebyście mogli sobie spojrzeć, co fajnego było rozgrywanego, co ja grałem, na czym byłem skupiony, bo tak aktywnych sesji w zasadzie od wczesnego pre-marketu, nawet ostatnio od 10 rano do praktycznie drugiej w nocy, nie miałem dawno, natomiast ma się świadomość, że takie okresy to jest podobnie jak było w 2008-2009 roku. Trzeba wykorzystać na maksa, bo później przyjdą nudne sesje, mniejsza zmienność, nie ten wolumen. Nie wiem, kiedy to się stanie. Mam wrażenie, że teraz jest tak dużo się dzieje, dlatego że ludzie siedzą w domach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie dostają też kasę z rządu, czy tam dostawali jakimiś pakietami i po prostu to nakręca rynek. Nie pracują, mają jakieś zwolnienia, czy wolne, bo po prostu firmy są pozamykane i szukają jakichś alternatyw, ale to jest takie moje tłumaczenie gdzieś szukając sensu tego, co się aktualnie na rynku dzieje, patrząc na te wszystkie ruchy na spółkach. Dobra, przejdźmy do wykresów, pokażę kilka rzeczy, które w ostatnim czasie grałem. No i tyle, zaczynajmy. Dobra, spójrzcie na to, to są tak naprawdę te same układy, które grałem przez długi czas, tylko że w ujęciu tak naprawdę mniejszym, bo to zwykle było w ujęciu, że spółka rusza na pump and dump od 2 dolarów do 7 dolarów i wraca. I ja takie pumpy grałem. Natomiast teraz zaczęło to bardziej wyglądać jak dłuższe takie ruchy, czyli w ujęciu dziennym, ale takie same pump and dumpy. Czy mieliśmy TLRY, mamy SAWE. Zauważcie schemat, no schemat jest identyczny, nie? 9 dolarów na 100, ona nawet była wyżej, ona była tego dnia w pre-markecie po 138 chyba dolarów, czy 136, więc jeszcze tam wyżej. I powrót na 48, ten TLRY, który przed chwilą pokazałem. Cała branża jakby cannabis, ona też nabrała tutaj rozpędu. SNDL, czyli spółka, która nie wiem, czy ona nie ma jednego z największych floatów możliwych, chyba z 1,5 miliarda akcji i tak dała radę z 50 centów. Tego dnia w pre-markecie była po chyba 4,5 dolara, coś takiego i zjazd bardzo mocny. Takich spółek jest od groma i wszystkie w zasadzie w ujęciu dziennym mają podobną charakterystykę. Nie wiem, jeżeli pamiętacie nagranie ostatnie, które wrzucałem, to omawiałem tam zagranie na przykład JKS, czyli takie, które obserwuję w ujęciu dziennym i kiedy zaczyna się fading. I zauważcie, to jest identyczny układ, który grałem na pump and dumpach, tylko w zupełnie innym ujęciu, na zupełnie innych spółkach. Czyli mamy wzrost, jakieś tam powoli spadki i kiedy zaczyna się już odwrót. Duży wolumen podbicia, wszystko gaszone. Identyczna sytuacja na SAWie. No proszę. Tutaj. Jakaś zwiecha. Czyli też w końcu wybicie, pierwsze zjazdy, podbicia. Często to jest tak, że ten dzień taki, kiedy już widać bardzo mocne przesilenie w trakcie pre-marketu, to było wczoraj widoczne na SNDL czy TLRY, to jest tak, że mamy wysoki open, po dużym wzroście, spadek jeszcze w pre-markecie, podbicie i powolny zjazd. I tak jest na większości takich spółkach, gdzie te FOMO, nazwijmy to, osiąga już pułap zenitu.
To samo SND. Mieliśmy mocne wybicie w pre-markecie wczesnym, wybicie, zjazd, podbicie, no i taki fading, nie? I takich spółek, które w ten sposób się zachowują, mamy po prostu od groma. No spójrzmy dalej, nie trzeba dużo szukać. OCGN w ostatnim czasie wyjazd z 2 dolarów na 20 i tak jest dalej drogi, mamy go po 10 dolców, zauważcie. No dobra, przesadziłem tam może z 3 dolarów, ale ona kilka dni wcześniej była po 2 tam z hakiem. Z 3 dolarów na blisko tam 19-20 i powrót, nie? Spółki jak tutaj Aciu 7 dolarów 25 i całkowity fading w trakcie dnia. BPTH też na stary druh. Identyczna sytuacja, nie? A UVI. No zauważcie, też 5 dolarów na 35 powrót. I tak naprawdę na tych spółkach nic się nie dzieje. Nie mają one jakichś newsów. Na niektórych są to nawet bzdurne newsy typu nie zbankrutujemy, tak jak mieliśmy to w trakcie całej tej akcji na AMC, znaczy na GM, jak również AMC wystartował w spółkach bankrut 19-20 i powrót. Envis na przykład, który jeszcze nie tak dawno był po kilkadziesiąt centów, wyjazd do 21 dolarów. Także jak widzicie, ten rynek można by pomyśleć, że działa na zasadzie kupuję akcję, trzymam, wzrasta. No i tak to na tą chwilę wygląda i sądzę, że jeszcze chwilę tak może potrwać. Przypominam, żeby cashować po prostu pozycję, bo jeżeli daje nam coś kilkadziesiąt, kilkaset procent, to jest dobry poziom zysku. Oczywiście może się z tego zrobić 1000 czy 2000%, ale wiecie, chciwość zawsze ma jakieś tam swoje granice. Zawsze łatwiej wychodzić ze spółek, kiedy jest siła na nich, kiedy jest popyt. Kiedy on się kończy, to spadek budowany, załóżmy, przez 2 tygodnie może zostać zgaszony jedną świecą. I to jest jakby, to mam jakiś przykład. Zauważcie, spółka Sun, która też ruszyła z 5 dolarów na 30 pod FOMO. I ona jednego dnia miała zjazd z 30 dolarów na 20, czyli 10 dolców, 1/3 wartości. Okej, okay, ja rozumiem, ona dalej jest bardzo mocno, bardzo i bardzo wysoko. Natomiast kiedy pojawia się odwrócenie, to jest jak na wykresie dziennym, jak na wykresie powiedzmy minutowym. Oj, jakieś zwiechy dzisiaj mam. Jak na wykresie minutowym wam pokażę, bo to... O, może tak. Zobaczcie ten ruch, który był budowany z 2 dolarów do prawie że 5 dolarów na SNDL, nie? I mieliśmy go... On trwał tak naprawdę, ile tych interwałów tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście interwałów, powiedzmy, nie? I zgaszony został w raz, dwa, trzy, cztery. Także jak pojawiają się po prostu odwrócenia, to one są o wiele bardziej szybkie, dynamiczne, o wiele więcej jest tam paniki na rynku. Każdy zaczyna na wyścigi wyprzedawać, podczas gdy na wzrostach wyprzedają osoby, które są mniej chciwe i wiedzą, że jakoś trzeba kaszować zyski, więc warto sobie tutaj na to zwrócić uwagę. No i korzystać póki się da tak naprawdę z tych możliwości, jakie daje teraz rynek, bo wolumen i zmienność jest przepotężna. Nie zawsze trzeba wybierać natomiast te spółki, które bez powodu zrobią ruch z 2 dolarów na załóżmy 20 i dopiero interesować się nimi na poziomie 20, bo to często jest już końcówka ruchu i może zaboleć, jeżeli ktoś chciałby, żeby dana spółka powtórzyła historię na przykład GME, która z tych 10 dolarów czy tam plus minus ruszyła na 500, nie? Takie historie się powtarzają, ale co jakiś czas, natomiast zwykle każdy kolejny sympathy play jest o wiele bardziej słabe.
Nic, życzę udanych sesji. Luty również zapowiada się niesamowicie, także powinno się dość dużo dziać. Za jakiś czas może wrócę z jakimiś bardziej regularnymi nagraniami, ale to zobaczymy. Także do usłyszenia, cześć.